Cześć, witajcie serdecznie, witam Was. Ja dzisiaj mam wizytę w jednej fabryce, ale przy okazji zobaczyłem fajne miejsce obok. Dlatego Was tam zabiorę. Zapraszam. Ok, fabryka sprawdzona, towary sprawdzone, wszystko gra. No, prawie wszystko gra, tam były jakieś, jak zwykle, niedoróbki, ale to już nieważne. Ok, lecimy. Lecimy na miejsce, które gdzieś tutaj wynalazłem, ciekawe. Zobaczymy. Nie ma wjazdu, no trudno. No to jesteśmy w następnym miejscu. Szlaban był otwarty. No zobaczymy. Byliśmy tu już raz zupełnego. Byłem tutaj z koleżanką i z Emily. To jest taki plac zabaw. Przyparkujemy sobie tutaj na spokojnie. Tam widziałem miejsce między dwoma samochodami, także powinniśmy się tam zmieścić. I co mam Wam powiedzieć? No, tutaj jest jedna pani, która no niestety jest jakby to powiedzieć, to jest ta durna moda w Chinach do wybielania się, czyli do wybielania twarzy. Nie wiem, jak zwrócicie uwagę, później będzie jeszcze na filmie dograna, słuchajcie, biała jak papier. Po prostu twarz, skóra totalnie biała. Coś niesamowitego, ja tego nie rozumiem u Chinek. One się tak wybielają, że no po prostu coś nieprawdopodobnego. Mamy Segwayka i zrobimy przejazd tutaj przez dzielnię. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Oczywiście elektryczne ciężarówki hulają, ale jakoś tam między nimi pojeździmy. Widzę, że trwa tu wszędzie remont, budowa. Coś nowego tworzą. Ładnie tutaj wzmacniają podłoże, zobaczcie. Segwayu sobie przelecimy na szybko. Popatrzymy, co się tutaj dzieje. Ja tutaj byłem wielokrotnie, no może wielokrotnie jak wielokrotnie, ze 2-3 razy byłem. I widzę, że się zmienia, no ale to taka straszna budowa, strasznie coś nowego, co cały czas robią. Co, zobaczymy, jak tam sobie poletka uprawiają, nie? Ogólnie jest to teren miasta, niedaleko, jest to dosłownie oddalone od fabrycznych takich zabudowań i miejskich, jakieś 2 kilometry. Jest to miejsce takie do spędzenia weekendów. Tu się zjeżdża dosyć dużo ludzi na weekendy, na sobotę, niedzielę. Są tutaj miejsca jakieś hotelowe, nie rozumiem w ogóle po diabła, no ale są. Dosyć fajnie to wygląda wszystko. No ale nie wiem, czy koni to skończą w miarę szybko przed wakacjami, no bo to tutaj, czy przed sezonem, to jest wszystko rozgrzebane. Zobaczcie, stary budynek w głębi jeszcze. Fajnie te drzewa wyglądają. Bardzo ładnie. No dobra, spróbujemy dalej podjechać. Tylko muszę tutaj... Oj, potworne, co te niektóre kobiety ze sobą robią tutaj.
wybielają się tak, że białe jak papier. No ale to jest dla nas, Europejczyków, nieciekawy widok. Natomiast Chinki bardzo to lubią. To jest rzecz taka bardzo tutaj popularna. Rozjaśnianie cery. To moja żona też chodzi i biega i mówi, że nie wiem, rozjaśnić. Ja mówię, jak rozjaśnisz, mówię, no to od razu sobie szuka innego męża. Nie? My biegamy, opalamy się, leżymy plackiem na plaży, aby się tylko trochę zaoliwkować, jak ja to mówię, czyli na twarzy. A tutaj w Chinach zupełnie odwrotnie. Zresztą pokażę wam w sezonie, jak to na plażach wygląda. Wychodzą na plażę, opatulone w całości, widać tylko oczy, jakby w burkach, kurczę, były wszystkie. Ale były na plaży, zdjęcia porobiły, jest ok. Każdą część ciała osłonić, żeby się tylko, nie daj Boże, nie opaliła. Bo jak się opali, to będzie już nieładnie wyglądała i niemodnie. Pozamykane wszystko, także kawy nie wypijemy. A tu mamy już praktycznie wyjazd na osiedle takich zabudowań, jakby to nazwać. No są to zabudowania mieszkalne, tak? Ale są to zabudowania mieszkalne osób, które gdzieś tam pracują w fabrykach. Wracamy do środka. Tutaj zobaczycie coś, co jest, było przede wszystkim bardzo częste w Chinach i w Azji. Proszę zwrócić uwagę, kobiety zasuwają łopatami i pakują piasek do taczki. Dosyć często spotyka się tutaj kobiety pracujące na budowach, przy budowach i to przy pracach naprawdę nie tylko takich lekkich, ale jakieś noszenie cegieł i tym podobne rzeczy, a tutaj, o proszę, mężczyzna zasuwa z taczką. Pomieszane stare budynki z nowymi budynki, jedne odnowione, drugie mniej odnowione. Wąskie uliczki dosyć często są zalane betonem, wybetonowane, żeby było łatwiej. Tutaj ładne drzewka, bardzo fajnie to wygląda, tylko cały czas to jest takie nieskończone. Tu w głębi mamy stary dom, jeszcze ze starą dachówką. Tutaj proszę, piec na zewnątrz ustawiony, pewnie była albo restauracja, albo domowy taki do taka letnia kuchnia. Raczej sądzę, że było to coś ale restauracja taka na wolnym powietrzu, bo widzę praktycznie trzy paleniska podłoki. Także nie sądzę, aby to było domowe i nie jest to jakiś stary, to nie są stare rzeczy, może z parę lat, 5, 10 lat, no może 5 to nie, 10 lat, 15 lat, coś w tym stylu. Ale już teraz nieużywane. Wszędzie w jakichś miejscach, czy to będzie jakiś tam dom partii, czy to będzie straż pożarna, czy jakiś urząd, mamy wszędzie bardzo dużo flag, bardzo dużo symboli chińskich. Jest to dosyć częsty widok. Ok, lecimy dalej. Nie wiem, co to za kwiatki. Ktoś się mnie pytał o pszczoły. Zobaczcie, tam są ule. Nie wiem, czy je widzicie w głębi. A tutaj mamy... Są pokazane ptaki, które tutaj występują. Łącznie jest kod QR. Po kodzie QR jest więcej informacji. Tu widzę jakieś lokale do wynajęcia, ewentualnie chyba do... Nie, to są do wynajęcia. Można sobie wynająć, pozamykane. No niestety te 2 lata, 3 lata dały ostro w tyłek wielu ludziom, szczególnie w gastronomii. Słychać ptaki, muszę powiedzieć, naprawdę słychać te ptaki.
przejedziemy się do tego placu zabaw, bo może żeś nie wszyscy wiedzieli go kiedyś, musieliby tam nieźle przerzucać filmy. Tu znowu mamy zwierzęta, żaby, ptaki, czy płazy, gady, które występują. Trzeba uważać tutaj na węże oczywiście. Tutaj jest tłok w weekend. No to jest ten plac zabaw. Teraz zobaczymy, czy się coś zmieniło. Bardziej to nie jest plac zabaw, ale takie pole biwakowe. Tu sobie przyjeżdżają, rozkładają namioty. Teraz widzę, że namioty są już jakby, można sobie wynająć miejsce, ale rozkłada się namioty, pali się grilla, puszczają sobie latawce. No taki plac do zabaw, do biwakowania, o może w ten sposób. No tylko nie ma jeziora, nie ma wody. Tam były jeszcze takie, że można było się wspinać, nie wspinać. No taka lekka dla nas Polaków, taki lekko biedny biwak, jak ja bym to nazwał. Ale tak jak już niejednokrotnie widzieliście, Chińczycy żyjąc w tych blokach, starają się znaleźć kawałek zielonego miejsca, gdzie mogą sobie usiąść, gdzie mogą sobie cokolwiek poczuć się trochę jakby na biwaku, tak? Super, bo przerabiają tego typu rzeczy na kawiarenki, na jakieś spędzanie czasu. Także dosyć ciekawe to jest. Okej, przelecimy się gdzieś, nie? Tu się przelecimy, tu sobie wystartujemy. Ale fajne. Miau. Zobaczcie, jaki stary budynek. Jeszcze się zachował. Halo, Nihao, Nihao. I burek sobie biegnie mały. Wchodzę gdzieś do kogoś na teren, nie chciałbym, kurde, bramka jest, no to mówię sobie, może to jakieś... Zobaczcie, jakie... Ale tam chłodem wieje, słuchajcie, jestem tutaj, a tutaj naprawdę wieje chłodem. Nie wiem, te drzwi tu mają gdzieś z 1,70 m. Daje ostrym chłodem tutaj. Tych okien. No dobra, wycofamy się. Przed wejściem zawsze stały. Można znaleźć ładne miejsca, tylko trzeba pochodzić i poszukać. Ale super wejście i kanapa.
a w środku biurko. Tam widziałem herbatka do zrobienia. A, tu byłem, tylko miałem problem z wjechaniem chyba. Plac zabaw. Czy zabaw. Można zrzucić kalorii trochę. Fajne miejsce, kameralne. Podoba mi się. Ale to tylko mi się podoba, żeby zobaczyć, obejrzeć. Przejedziemy się koło uli. Proszę. I mamy miód. Nie wiem, czy słyszycie ptaki, ale ja je słyszę i to dość mocno. No robią tutaj, cały czas robią, cały czas budują, cały czas odnawiają. Coraz ładniej to wygląda. Tutaj widzę, robią z taką wysepką. Ładnie będzie. Czas do domu, czas się zwijać. Jedziemy, jedziemy, zwijamy się już stąd. Życie czeka, nie wolno zatrzymywać się, cały czas w ruchu.
Pokręcimy się troszeczkę tutaj po tym osiedlu, które jest przylegające do tego parku. Na wprost mamy typowo budynki dla pracowników. Po prawej stronie tutaj no, mamy już budynki nowsze. Widać, że są lepiej zadbane. Są to pojedyncze domki. Czyli no, mieszkają tam raczej ci bardziej bogaci. Ale proszę zwrócić uwagę, że z tyłu za tymi jednorodzinnymi domkami było widać kawałeczek jeszcze zabudowy takiej typowo przemysłowej. Tu na wprost też mamy typowo budynek, który był kiedyś budynkiem przemysłowym. W tej chwili został przerobiony na budynek mieszkalny, gdzie są do wynajęcia apartamenty. Taki apartament w granicach, ja wiem, no 50 metrów może nie ma, może tak około 30 metrów jesteście w stanie wynająć sobie w takim miejscu w kwocie około 500-600 zł. Także dosyć ciekawa oferta, natomiast no niestety no musimy pamiętać o tym, że nie jest to blisko. Musi być samochód i musimy się tutaj poruszać samochodem. Kamerka w miarę chodzi fajnie. W miarę jest obraz ładny. No to akurat idzie w 4K. Natomiast no niestety bardzo szybko, to jest w granicach 5 do 8 minut, dostajemy przegrzania kamery i wyłącza się ona automatycznie. No ale to już jest druga sprawa. Nie podoba mi się również ten bardzo mocno widoczny przód samochodu. Tu mamy autobus po lewej stronie. To jest autobus dla dzieci do szkoły, który dowozi. A tu macie takie typowo właśnie mieszkania, które były dla pracowników. To znaczy, to nie były mieszkania dla pracowników za free, tylko tu już sobie pracownicy wynajmowali. Także to nie są te mieszkania, o których ja kiedyś mówiłem, że dajemy pracownikom za darmo. Tutaj koszty w zależności od wielkości to są jakieś, tak jak mówiłem, 500-600 RMB, no to nawet do 900 RMB maksymalnie, tak? Jeżeli jest mieszkanie odnowione, mieszkanie ma zrobioną kuchnię nową łazienkę, no to może dojść do 1000 RMB. 1000 RMB to jest jakieś 700 zł, 800. No nie ma 800, 700 zł. Tak jak widzimy, zabudowa niska, czteropiętrowa, pięciopiętrowa, trzypiętrowa. Tak było kiedyś budowane tutaj w całym Shenzhen. Po pewnym czasie te budynki są wyburzane. Znaczy tutaj myślę, że nie będą za szybko wyburzone. Natomiast po pewnym czasie są wyburzane i na miejscu tych budynków stają osiedla. No takie osiedla podobne do osiedla, w którym ja mieszkam. Kochani, to już jest koniec. Ja tu już próbuję wydostać się stąd. No niestety nie zobaczyliśmy tego miejsca, które chciałem wam pokazać, no ale może będzie na to czas. Dzisiaj mam fajny wypad, bo jest o godzinie, już się praktycznie zaczął taki jarmark, także spróbuję go nagrać, ale doszedłem do wniosku, że chyba najłatwiej się nagrywa w tej chwili telefonem. No co by nie było, jednak te nagrania są najbardziej przyjemne dla oka. Nie wiem ile będę korzystał z tej kamery, chyba że znajdę jakąś opcję do włączania jej i wyłączania zdalnie, ale to zobaczymy. Na chwilę obecną nie podoba mi się to, że widzę przód samochodu. Coś muszę z tym pomyśleć. A my powoli wracamy. Czas zakończyć dzisiejszy dzień. Jeszcze nie, jeszcze coś tam dla was mam. A wieczorem? Mejo da chodzi. Czy ga chwajla? Tam chwajla. Mejo. No, nie dokończyłem. Nie było zapalniczki. A ja nie mam zapalniczki, no wziąłem taką od tego. Proszę. O, co gafa? Ana na jifu. Co gafa? Co gafa? Ana na jifu. Co się dzieje? Bujum, bujum. Op. Mi się wywrócił. No i co? A u nas o. Siedzą. Jedzą. Bardzo fajny, elektryczny.
Ninebot. To jest to samo, ta sama firma co Segway. Bardzo dobre maszyny. Pozdrawiamy. Czekaj, otala się. Ok, kochani, to by było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Tu? Chyba tu. Do zobaczenia.